Wczoraj w sztumskim kinie Powiśle po raz czwarty odbyła się gala wolontariatu. Włodarze miasta dziękowali wolontariuszom za ich wkład oraz poświęcenie w pomaganiu drugiej osobie. Uroczystości rozpoczęły się pod Urzędem Miasta i Gminy w Sztumie, skąd barwnym korowodem wolontariusze udali się do sztumskiego kina na uroczystą galę wolontariatu. Wolontariat to nasz wielki kapitał społeczny, to są mieszkańcy, to są osoby, które bezinteresownie angażują się na rzecz innych organizacji, w których działają, instytucji publicznych, wspólnot kościelnych. Dzisiaj się tu spotkaliśmy w kinoteatrze, żeby też zobaczyć, jaki to jest wielki, ogromny potencjał, ale też i żeby podziękować w imieniu samorządu i mieszkańców statuetkami, właśnie takimi symbolicznymi statuetkami za to serce, które jest okazywane innym. To serce, które mam ze sobą, to jest właśnie symbol tej pięknej idei. No, przede wszystkim osoba, która jest bezinteresownie zaangażowana, która ma i czuje serce, która chce nieść dobro, ale która też potrafi i chce nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, bo to też jest wielka potrzeba, jest wiele osób samotnych i oni właśnie oczekują na tych, którzy w taki sposób mogą swoje serce okazać. Jestem z tego bardzo dumny, bo tu właśnie od przedszkola, poprzez nasze szkoły i szkoły średnie, aż do osób starszych. I to jest właśnie ten przekrój pokoleniowy, pokazuje, jaki to jest wielki potencjał. I najważniejsze jest to, że rośnie nowe pokolenie wolontariuszy. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj uczestniczyli w naszym dzisiejszym spotkaniu, w naszej dzisiejszej imprezie, to wszyscy mówimy o chęci pomocy, że chcemy pomagać wszystkim, a potrzebujących jest naprawdę dużo, ilość potrzebujących cały czas wzrasta. Wydaje mi się, że każdy lubi być obdarowywany, każdy lubi otrzymywać coś od kogoś, nie mówimy tu nie o pomocy materialnej, bo nie taką pomoc materialną chodzi. Chodzi o serce, o jakiś stosunek pozytywny do drugiego człowieka, o byciu człowiekiem dla człowieka. Ale wydaje mi się, że więcej czerpiemy radości, więcej czerpiemy szczęścia w momencie, kiedy nie dostajemy, tylko dajemy. To ta chęć dawania i ta umiejętność dawania wywołuje w nas euforię, było nas szczęście, bo szczęście chyba polega na tym, że nie bierzemy. Każdy lubi z nas brać, każdy chce dostać od siebie, od kogoś, czy tam prezent, czy odrobinę ciepła, serdeczności, ale w momencie, kiedy raz komuś już coś podarujemy, raz kiedyś coś już damy, to wiemy, ile to sprawia nam szczęścia. I myślę, że ta chęć obdarowywania kogoś i w każdym z nas istnieje. Każdy z nas chciałby to zrobić. Nie każdy ma wie, jak to zrobić, nie każdy chce przez szereg wyjść, ale ten moment, ten wolontariat, który stwarza taką możliwość, stwarza możliwość spotkania się z drugim człowiekiem, stwarza możliwość dania mu dobra, dania mu ciepła, dania mu miłości, pomocy. Myślę, że ten właśnie, to jest dobry moment, aby pomóc innemu człowiekowi. Nie tylko wolontariat oczywiście stwarza, nie tylko tego typu imprezy stwarzają możliwość dawania, bowiem jesteśmy w miesiącu grudniu, gdzie miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia, okres Mikołajek, okres stycznia i grudnia, taki okres ciepła, dobroci i dawania czegoś drugiemu człowiekowi. Róża Banasik-Zarańska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach. Wolontariat oprócz możliwości realizowania swoich pasji społecznych, to także możliwość poznawania ludzi i od ich dobrej strony. To również możliwość realizacji zamierzeń, to również szereg możliwości, dzięki którym nawet nie posiadając dużych środków finansowych można zrealizować zamierzenia. No cóż, moja odpowiedź jest od wielu lat niezmienna. Wolontariusz to człowiek, któremu chce się chcieć. I takich ludzi właśnie dzisiaj tutaj gala zgromadziła. Myślę, że nawet nie wszystkich, bo nie wszyscy mogą. Ale taką podstawową cechą jest chęć wykonywania czegoś,
poza swoją pracą, poza tym, poza przeliczaniem wszystkiego na środki finansowe. Po prostu zwyczajnie zaangażowanie w zadanie, które się pragnie wykonać. Że tak, tutaj na dzisiejszej gali widać było bardzo młodych wolontariuszy, szkoła podstawowa, może nawet młodszych. To są dzieci, które wzrosną już w przyszłości do działań prospołecznych. To jest nasz kapitał. Widać również osoby w wieku dojrzałym, które nadal są wolontariuszami, ale także w wieku produkcyjnym, czyli takie osoby, które no, nie mają może zbyt wiele czasu, a jednak wydaje mi się, że jest to trend wzrostowy, a sądzę tak nie tylko po takim zwykłym wydawaniu się, ale także po zaangażowaniu coraz większej grupy rodziców, wychowanków, uczniów, jak również innych grup społecznych w pomoc chociażby naszemu ośrodkowi. Sylwia, co to znaczy pomagać ludziom? Bo chory ludziom, niepełnosprawny wózka, walizki trzeba pomóc, korki dla ludzi. I po prostu ja właśnie tylko pomagam chorym ludziom po prostu i tyle. Często pomagasz chorym ludziom? Tak, ciężko. Bardzo różnie, proszę pana, nie? Takiego, nie? Różnie. Dla chorych trzeba pomagać, bo tam nie mamy wpisów, bo byliśmy na wypiepie, byliśmy. Dla chorych ludzi, nie? Bardzo, nie? Nie, tak. Nie, dzięki. I po prostu trzeba pomagać, po prostu. I tyle, po prostu. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.